podaj, ma ciężko oddychać. Podaj. Nie mogę ci podać żużlę. No ty za tym mnie! Jakie było? Czekaj, zaraz ci tlen podamy, już nie mamy też żadnego tlenu, nie? Czuję. Dzięki bardzo, panie komendancie, znajdujemy się na terenie nowego szpitala we Wschowie. No i rodzi się pytanie, co tutaj się dzieje? Ćwiczymy. Ćwiczymy ćwiczeń nigdy za dużo. Założenie dzisiejszych ćwiczeń jest takie, że na izbie przyjęć o 9 rano powstał pożar. Później okazało się, że jest to pożar niegroźny, spalił się kosz na śmieci. Natomiast zadymiona została cała izba przyjęć, cały korytarz wejściowy do szpitala. W tym czasie na izbie przyjęć, zgodnie z przyjętymi założeniami, znajdowało się 7 osób poszkodowanych, przywiezionych z wypadku. 4 osoby na łóżkach, 3 osoby mogące chodzić. I takie było pierwsze założenie ćwiczeń. W momencie, kiedy personel szpitala zauważył zadymienie, zaalarmował straż pożarną i podjął swoje działania. Działania te polegały na tym, że personel szpitala ewakuował tych pacjentów, których mógł ewakuować bezpiecznie. Natomiast po przyjeździe straży pożarnej strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ewakuowali pozostałych pacjentów. Na zewnątrz został zorganizowany punkt udzielania pomocy medycznej i tutaj wspólnie personel szpitala i strażacy udzielają osobom poszkodowanym pomocy. Trwa przeszukiwanie pomieszczeń, gaszenie pożaru. Jak ważne dla samych strażaków są takie ćwiczenia i czy strażacy biorą je na poważnie, czy są w stanie się zmobilizować tak, żeby pokazać, że to wszystko się dzieje naprawdę? Ćwiczenia są brane przez strażaków bardzo poważnie i są one bardzo ważne, dlatego że pozwalają na sprawdzenie istniejących procedur, pozwalają na sprawdzenie stopnia wyszkolenia strażaków, a ćwiczenia szczególnie ważne są w takich obiektach jak szpital, dlatego że tutaj mamy do czynienia z pacjentami, którzy nie mogą się poruszać samodzielnie i dodatkowym celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie współpracy na linii straż pożarna, personel szpitala. Sprawdzenie tych procedur, poznanie przez strażaków specyfiki tego obiektu, sposobu poruszania się po nim. Wiadomo, że tutaj na przykład w przeciwieństwie do normalnego zakładu pracy nie możemy wyłączyć prądu, żeby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia, więc te działania mają swoją specyfikę i musimy te rzeczy ćwiczyć. Ćwiczenia chylą się ku końcowi. Jak pan komendant oceni te ćwiczenia? Ćwiczenia zawsze oceniamy dobrze, dlatego że nawet jak coś nie wyjdzie, to taki jest sens organizacji ćwiczeń, żeby wyciągać z nich wnioski i po tych ćwiczeniach na pewno omówimy je ze strażakami, spotkamy się z personelem szpitala. Wśród rozjemców czy osób oceniających te ćwiczenia, oceniających pracę zarówno personelu, jak i strażaków, są też pracownicy szpitala, także spotkamy się z nimi razem i wyciągniemy wspólne ćwiczenia zarówno co do pracy poszczególnych osób, jak i co do konieczności wyciągnięcia wniosków, co do opracowania czy zmiany istniejących procedur dotyczących współpracy przy takich okazjach. Leszek, pomożesz nam torbą? Leszek, zaraz. Przynieś torbę. Czekaj, weźmiemy bez... 3, 4.